Pragnienie zmian spowoduje, że indywidualiści odrzucą pracę, rodzinę, ojczyznę, czyli wartości moralności mieszczańskiej. Zaproponują nowe formy życia, co czyni z nich rewolucjonistów. Ich propozycje obejmą wszystkie aspekty życia: seksualność, edukację, stroje. Lansują nagość. Kobiety zrzucają gorsety, wszystko, co je uwierało. W miejsce ślubu proponowali wolne związki i wolną miłość. Również mnogą. Czemu nie kochać kilku osób naraz? To była doktryna, a w rzeczywistości nie obywało się bez konfliktów i cierpienia. Anarchiści ci, mimo że byli indywidualistami, jednak się łączyli. Nie mogąc zmienić świata, postanowili zmienić warunki. W miastach tworzyli szkoły, a na wsi kolonie rolnicze. Działali zgodnie ze swoimi ideałami. Jak tu, w Palestynie, gdzie założyli Deganie Alef, czyli pierwszy kibuc. Ale to w Ameryce Łacińskiej pojawią się całe miasta libertariańskie. Takie jak Nowa Australia, gdzie osiadła Mary Gilmore, czy kolonia Sycylia, założona w Brazylii przez Giovanniego Rossiego i włoskich anarchistów. Przez 4 lata anarchiści ci zlikwidują hierarchię, religię i pieniądz. Będą rady, wolna miłość i śpiew. Terra di ladri, con miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare formere la colonia sociale. E tu borghese ne paghi il fio, tutto precipita, re patria e Dio, e l'anarchia forte e gloriosa e vittoriosa trionferà.